Project Lead nadal jeszcze e, ma testy. Można wejść sobie na streama, tam e, kliknąć, że chcemy wziąć udział. I oni wtedy nas akceptują albo nie. Ale te testy będą trwały jeszcze miesiąc, ponieważ wszedł update oraz jest data Early Accessu. Jeżeli chodzi o tę grę, to ja oczywiście przestrzegam przed nią. Ja ją kupię, bo ona będzie Byte to Play, będzie kosztowała około stówki. Ja uwielbiam Extraction Luthery, pewnie pogram. Nawet jak pogram 50 godzin się okaże, że przestaną ją wspierać, jak poprzednie swoje gry, i ją po prostu porzucą, to myślę, że to i tak będzie dobry deal. Ludzie płacą po 400 zł za gry single player, w których spędzają 15-20 godzin. Więc wydaje mi się to spoko, Bardziej, że ja giga enjoyuję Extraction Lootery. Jeżeli chodzi o optymalizację to kiepsko, może jeszcze to poprawią, chociaż gra chyba działa na Unreal Engine 5. I z tym silnikiem są problemy, bo chyba nie da się go dobrze zoptymalizować. Znaczy problem jest taki, że nie wyszła jeszcze ani jedna gra dobrze zoptymalizowana na Unreal, na Unreal 5. Plus e sam Epic Games. E pisze, że pracują nad optymalizacją tego silnika. Więc tutaj problem leży po stronie silnika. A jeżeli chodzi o samą grę, porównując ją na przykład do Areny, no to nie umywa się do Areny, nie? Ta gierka to jest taka dużo prostsza gierka, dużo taka bardziej casualowa. No do Areny się nie umywa moim zdaniem. Można pograć, jeżeli niczego nie będzie, Data premiery Lili Accessu jest e, ustalona na 25 lipca i moim zdaniem to jest jedyna ich szansa na, na jakikolwiek sukces tej gry bo jak wyjdzie Arena bo akurat teraz za niedługo się kończą testy Areny i przez kilka miesięcy no ona na pewno nie wyjdzie tylko że jak już później wyjdzie Arena i ona będzie darmowa i no, wygląda dużo lepiej od tej gry, od tego Project Lita no to już nikt Nikt nie zapłaci za to. Nikt za to nie zapłaci wtedy, więc to jest moim zdaniem ich ostatnie okienko czasowe, kiedy mogą sobie pozwolić po prostu na, na wydanie tej gry, gdzie jeszcze ktokolwiek będzie nią zainteresowany, nie? Także na pewno jakieś filmy się z tego pojawią. Pewnie sobie pogram. I teraz tak, tak mówiłem 25 lipca, to jest data Premiery I premiery Accesu. I tutaj mamy tak, um, tutaj mamy daty premiery, pre-order keys. Będą już mieć drop, dropy oczywiście na premierę. I tutaj mamy update. Jak ktoś grał wcześniej albo oglądał, to wie jak gierka wyglądała. Było kilka tylko ekstraktów. Na przykład rozpiliśmy się tutaj, no to mieliśmy ekstrakty gdzieś tutaj. Teraz mamy jest więcej ekstraktów. Jest kilka randomowych ekstraktów. Niektóre wymagają jakichś rzeczy do ekstraktowania, i przy każdym ekstrakcie mamy czas, za jaki on się odpali. Więc to na plus. Ogólnie ten update, co ostatnio wrzucili, wygląda. Naprawili dużo rzeczy. Więc tak, mamy wordmapę. Będzie więcej map niż ta jedna, tylko która aktualnie jest. Tutaj mamy pokazane, że ma być raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 map łącznie, jeżeli dobrze policzyłem. Więc no, w teorii będzie co robić. O, tutaj jakieś flory, odpalili, Extraction Improvements. O! Jeżeli ktoś grał w Project Lita, no to wcześniej był taki problem, że. Jakieś 90% itemów, które zbieraliśmy, nie dało się tego sprzedawać. Nie dało się z tym nic robić. Więc to oczywiście naprawili. Wszystkie itemy można sprzedawać. Dodatkowo, jak najdziemy na każdy item, to mamy na nim wskazaną cenę, ile on kosztuje u NPC-a. Wiadomo, że te ceny NPC są różne, czyli na np. bronię sprzedamy drożej u Weapon Mastera niż u Medyka. Na takiej zasadzie. No ale gra wygląda dużo lepiej teraz. Dodatkowo usprawnienie, jeżeli chodzi o szukanie tam Ammo do broni. Jak znajdziemy na broń, to wtedy nam się podświetla, że to Ammo jest do tej broni. Um, możemy selać prawym klikając na item. No i to w zasadzie tyle. No gra wygląda dużo lepiej niż kiedyś, niż na początku playtestów. No i ja pewnie tak jak mówię zagrałem, jak wyjdzie. Zobaczymy. Zobaczymy ile ta gra pożyje. Mm. Nie zachęcam do kupowania. Ktoś... Nie no, jak ktoś ma stówkę, tak, o to może sobie kupić, ale... ale trzeba mieć tyłu głowy cały czas, że jednak gra może zostać porzucona po wyjściu z reakcesu, po wyjściu z reakcesu, nie? Także tyle.